Cały czas odkrywam moją wnuczkę. Każdy taniec to jest coś nowego. Dzisiaj tango, bardzo wymagające. Wiele emocji rysowało się na twarzy Moniki i pana Jana. No ale cieszę się, że jest z tańca na taniec coraz lepiej i że Monika chyba pokochała taniec, co dobrze rokuje, bo nie można tańczyć bez emocji. Monika mi zaimponowała, bo bardzo szybko opanowała sytuację, a mogło być inaczej, tak? Także tutaj dowiodła, że w takich kryzysowych sytuacjach znajduje wyjście. Poza tymi odcinkami tutaj na żywo piątkowymi rozmawia pan z wnuczką o tańcu i o tym, jak ona to odbiera. Może próbuje pana czegoś nauczyć? No, pewnie kiedyś jakieś tango zatańczymy razem, przy czym Monika będzie prowadząca, ja będę starał się jej jakoś partnerować. Tak, rozmawiamy, my zawsze mieliśmy dobry kontakt, dobre relacje. No teraz jest trochę trudniej, bo są ograniczenia czasowe, ale jak mamy wolną chwilę, to rozmawiamy i widzę właśnie, że jej to sprawia coraz większą przyjemność. Tym bardziej się cieszę.